Szanowni Państwo, proszę nie łożyć się do szpitali, do żadnych, z tego powodu, że dla Was powiem, że jego cholerę weźmie ze szpitalami. A opieka, no taka dobra, że że prędzej nóżki wyciągniesz, kopytka, niż wyzdrowiejesz. Tak, panowie. I powiem, nie łóżcie się do szpitali. Bardzo was proszę, z całego serca i duszy. Bo taka opieka, że jak człowiek nie da rady się załatwić, a narobi, wie pani, wiecie państwo, spodnie i tak dalej, to powiem, że nie daj Chryste Panie. Nie daj Chryste Panie, że powiem, że przychodzą takie beki, dawaj! I ha, ha, ha! Nawaliłeś? A? Nie możesz poczekać? Już? Musimy sprzątać, a rękawiczki nakładają i tam podmywają człowieka. Na bok przeważaj się, sam, na drugą stronę sam, podjeżdżaj do przodu, już. Tato, mordę dam ci, nie krzycz, będziesz leżeć głównie. Tak, panowie i panie. Chyba, że dostanie łapówki, bombonierkę, jeśli coś tam w bombonierce leży, to wtedy chyba chodzą. I teraz trzeba o takie o czekoladki, jak ja zjadłem, dawać 5-6. Pełne torby wynosili od chorych. Chory nie mieli co jeść, a oni mieli wszystko, co jeść. I na razie, bo muszę iść zamknąć okienice i tak dalej.